Cześć, nazywam się Michał i dzisiaj opowiem Wam o aplikacji Fusion Solar służącej do monitoringu falowników marki Huawei. Falowniki Huawei w ofercie VOSTI mają możliwość zdalnego podglądu pracy naszej instalacji fotowoltaicznej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy falownik jest podłączony do sieci domowej Wi-Fi. Z aplikacji Fusion Solar możemy skorzystać zarówno na komputerach, jak i na telefonach komórkowych. Zacznijmy od wersji na komputery osobiste. Pierwszym krokiem w sprawdzeniu monitoringu naszej instalacji na platformie Fusion Solar jest zalogowanie się do naszego konta użytkownika. Aby to zrobić, należy otworzyć stronę internetową i wpisać adres eu5.fusionsolar.huawei.com. Adres podany jest w opisie naszego filmiku. Po wejściu na stronę możemy zmienić język, klikając menu w górnym prawym rogu. Po otwarciu menu wybieramy język polski i potwierdzamy. Następnie wpisujemy naszą nazwę użytkownika oraz hasło i logujemy się do strony. Po zalogowaniu się do naszego konta użytkownika, naszym oczom ukaże się podgląd naszej instalacji. W górnym pasku będziemy mieć dostępne takie informacje jak moc bieżąca, uzysk dnia dzisiejszego czy całkowity uzysk oraz stan instalacji i alarmy w czasie rzeczywistym. Z dolnej listy wybieramy naszą instalację i klikamy w jej nazwę. Pierwszym modułem, który ukaże się naszym oczom, jest produkcja energii. Widzimy tutaj całkowity uzysk naszej instalacji fotowoltaicznej, uzysk dnia dzisiejszego, uzysk danego miesiąca oraz energia wyprodukowana w ciągu roku. Kolejnym modułem widocznym po prawej stronie są alarmy w czasie rzeczywistym. Te alarmy mówią nam o tym, w jakim stanie znajduje się nasza instalacja fotowoltaiczna. W centralnej części strony mamy informacje o przepływie energii. Interaktywny diagram pokazuje nam moc, jaką w danym momencie generuje falownik. W dolnej części strony widzimy moduł dotyczący zarządzania energią. Możemy zobaczyć tutaj wykres generowany codziennie, pokazujący o której godzinie nasza instalacja rozpoczęła pracę oraz o której ją zakończyła. Strzałkami w lewo i w prawo możemy wracać do poszczególnych dni miesiąca, natomiast klikając w opcję miesiąc oraz rok, zobaczyć odpowiednio produkcję miesięczną, jak i produkcję w skali roku. Klikając w ikonę falownika, możemy przejść do bardziej szczegółowych danych urządzenia w czasie rzeczywistym, takich jak moc czynna, napięcie na poszczególnych fazach, natężenie na tych fazach. Klikając w zakładkę informacje historyczne, możemy uzyskać dane odnośnie naszego falownika z konkretnego dnia z przeszłości. Teraz przejdziemy do wersji na telefon. Po zalogowaniu się do naszego konta użytkownika, naszym oczom ukaże się przegląd naszej instalacji. W górnej części ekranu zobaczymy nazwę naszej instalacji oraz uzysk dnia dzisiejszego i uzysk w danym miesiącu. W centralnej części ekranu widzimy moc czynną falownika, czyli moc, z jaką falownik pracuje w danym momencie. Drugą najbardziej istotną zakładką w tej aplikacji jest zakładka statystyki. Widoczna jest ona w dolnym pasku w pozycji numer 2. W górnej części ekranu widzimy dane produkcyjne za obecny rok oraz całkowity uzysk naszej instalacji fotowoltaicznej. Przechodząc niżej do zakładki zarządzanie energią, widzimy produkcję z dnia dzisiejszego narysowaną na wykresie. Korzystając ze strzałek lewo i prawo, możemy przewijać konkretne dni miesiąca. Klikając w zakładkę miesiąc, naszym oczom ukaże się wykres słupkowy wszystkich dni miesiąca, pokazujący wartość produkcji z danego dnia. Analogicznie klikając w zakładkę rok, pojawi nam się 12 słupków prezentujących produkcję z każdego miesiąca obecnego roku. Jak widać, system monitoringu Fusion Solar umożliwia zarządzanie produkcją energii w bardzo czytelny sposób. Instrukcje pobierania aplikacji znajdziesz w opisie pod filmikiem. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.